Czołem, witamy Was dzisiaj z Sosnowca, gdzie będziemy montowali urządzenie Rotenso Moco 5 kW. Tutaj na ścianie nad komodą zawiśnie jednostka wewnętrzna. A teraz wyjdziemy na balkon, na tarasik i ta skrzynia, czyli cała jednostka zewnętrzna, zostanie powieszona już za jakieś 2 godzinki w tym miejscu. No i jak już widzicie, przewierty mamy za sobą, czyli ta trudniejsza część pracy wykonana. Teraz czas na tą bardziej przyjemną, myślę, część pracy, czyli pozłączanie wszystkiego w całość, następnie ochłodzenie się, no i lecimy dalej w Polskę. Co, skończył Pan już? Skończył Pan już. Czynnik wpuszczony? Wpuszczony. No i rewelacja. Cześć, witamy Was już drugi raz w tym samym filmie. Dlatego, że wczoraj nie zdążyłem się pożegnać. W sumie tak prawdę mówiąc zapomniałem. Jakoś tak wszystko fajnie poszło, że no zapomniałem się z nami pożegnać, za co przepraszam. Natomiast dzisiaj montujemy też w miarę prosty montaż, też 5-kilowatowe urządzenie, też Rotenso. Tyle, że niższy model, tyle, że to będzie model Ucura. Gdzie jesteśmy? Jak widać, jesteśmy w restauracji Degolówka, która jest na granicy dwóch województw. Za moimi plecami jest województwo śląskie, a w tym momencie za moimi plecami jest województwo małopolskie. Tam już jest Oświęcim, w tą stronę teraz jest Bieruń Nowy. Także co, bierzemy się do montażu, też Wam w takim dużym skrócie pokażemy, jak to wszystko przebiega. No i jesteśmy już po przewiercie i po wrzuceniu jednostki wewnętrznej. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie. Co, równo? Słońce wali nam trochę w oczy, ale kończymy wieszać jednostkę zewnętrzną. Zaraz będziemy... O, tak lepiej. Zaraz będziemy kombinowali ze sprawdzaniem szczelności, a w międzyczasie kombinujemy tutaj z przyjaciółką obok, sprawdzamy, czy wszystkie parametry pracy są w porządku, czy urządzenie nadaje się do dalszej pracy w nadchodzącym sezonie. Ja się pytam, kto łączy mi ten spokój w tym pięknym zachodzie słońca? Mam pewne podejrzenia. Odbierasz? Odbieram. Tak, odbieram, bo to moja kobieta. Halo? Koleżanka klima działa, Michał gada przez telefon, więc ja chyba powolutku będę się z Wami żegnał. No cóż, jak ktoś potrzebuje z Was klimę, potrzebuje jakiegoś serwisu, porady, czegokolwiek, to ja i Michał, czyli chłopaki z shopklima.pl, polecamy się do każdego ciekawego tematu, a do nieciekawych też możemy przyjechać. Klima, na przykład Ritar. Tylko do ciekawych.